Puls Biznesu. Do słuchania. Nie oszukujmy się. Czy święta, czy nie, sporo czasu spędzimy przylepieni do ekranów, patrząc, co tam ciekawego w internecie. O tym, co robimy w sieci, dobrze wie firma Google. Postanowiłem porozmawiać więc z jej rzecznikiem w Polsce, Adamem Malczakiem. Wiadomo, że z roku na rok w coraz większym stopniu kupujemy świąteczne prezenty w internecie, więc na początek pytam, czy w tym roku znowu odnotowaliśmy wzrost i kiedy zaczęła się świąteczna gorączka. Generalnie te wyszukiwania znacząco nie odbiegają od jakichś takich ogólnych trendów. Czasami pewne kategorie zyskują na wartości, zaraz o tym opowiem. Natomiast generalnie szczyt zainteresowania wyszukiwaniami świątecznymi zarówno w wyszukiwarce Google, jak i na YouTubie wypada w okolicy tak zwanego Black Friday i trwa aż do drugiego dnia świąt. Co oczywiście nie oznacza, że dopiero wtedy zaczynamy myśleć o świętach, bo takie jakieś pierwsze wzrosty zaczynają się już w październiku. To oznacza, że być może z biegiem lat coraz wcześniej zaczynamy myśleć o kupowaniu prezentów, starając się czy uniknąć kolejek w sklepach, czy po prostu trafić na jakieś okazje wcześniej. Więc to na pewno widać. Natomiast w ogóle tak na przestrzeni ostatnich lat widać generalnie wzrost zainteresowania na przykład elektroniką. W ubiegłym roku w okresie świątecznym to zainteresowanie wzrosło elektroniką czy prezentami związanymi z elektroniką wzrosło o 66%, więc to jest na pewno trend. Oczywiście w ramach tego trendu są poszczególne elementy. Dla przykładu w zeszłym roku wzrosty odnotowywały laptopy, słuchawki, tablety i klawiatury głównie. W tym roku jeszcze ten obraz jest niepełny. Natomiast to, co już widzimy, to jest na pewno bardzo duże zainteresowanie ozdobami świątecznymi. To pewnie wynika trochę z tego, że zeszłe święta były nietypowe, spotykaliśmy się w dużo mniejszym gronie, w ogóle niekoniecznie robiliśmy spotkania świąteczne w 2020 roku, więc też taka nasza chęć do przystrajania domów była mniejsza. W tym roku widać, że chcemy na to postawić. W tym roku hasła związane z ekskluzywnymi ozdobami świątecznymi zanotowały wzrost o ponad 2,5% rok do roku. Z kolei, jeśli nie myślimy o tym, żeby przystrajać dom, to myślimy o tym, jak ten dom zmienić. Mówię tutaj o wyjazdach na święta. Hasła takie jak święta Bożego Narodzenia w górach, czy po prostu święta w górach zanotowały wzrost popularności o 142% rok do roku. Więc ewidentnie myślimy trochę częściej o wyjściach czy wyjazdach na ten rok. Co ciekawe, hitami w tym sezonie są też na przykład takie hasła jak świąteczne swetry dla par. To jest wzrost o ponad 115%. Czyli wiele osób się ucieszy na pewno z prezentów. Od razu wszystkich Państwa przepraszam za zdradzenie niektórych prezentów. Natomiast swetry świąteczne potrafią być ładne. Nie wszystkie muszą być brzydkie. Oczywiście, tak, no przepiękne. Więc proszę się źle nie nastawiać do prezentów od rodziny. Natomiast ktoś, komuś sweter nie podejdzie, że się tak wyrażę, może myśleć, czy na pewno już myśli o tym, jak lepiej wyglądać na święta, bo hasło sukienki na święta również zanotowało wzrost o 115% rok do roku. Natomiast takim bardzo dużym hitem, z tego obserwujemy, będą też chyba piżamy świąteczne dla rodziny, bo to z kolei jest wzrost o ponad 3000% w porównaniu do poprzedniego roku, więc chcemy generalnie dobrze się czuć w te święta, także z naszym ubiorem, więc myślę, że w pewnym sensie będą to jakieś wyjątkowe święta w tym roku. To już wiemy dzięki Wam, co będzie pod choinkami, a jestem też ciekaw, co my oglądamy w okolicy świąt, czyli jakie rodzaje filmów są popularniejsze na YouTubie w tym okresie roku, czy na przykład Last Christmas wciąż bije rekordy, czy ludzie włączają kolędy w internecie, czy oglądają te same rzeczy co zawsze, tylko na przykład więcej w okresie świątecznym. W internecie zawsze jest taki konkurs, między innymi na Twitterze, kto przy użyciu trendów Google, to każdy może sobie sprawdzić na stronie, kto pierwszy zauważy wzrost wyszukiwań z zera do tam jakiegoś nawet minimalnego poziomu właśnie piosenki Last Christmas. Zawsze ktoś wrzuca na Twittera, że o, zaczęło się. My pierwsze zainteresowanie świątecznymi treściami na YouTubie widzimy już w połowie sierpnia, co oczywiście nie oznacza, że wszyscy puszczamy Last Christmas pod koniec wakacji, natomiast ewidentnie nawet dla żartu zaczynamy, czy lubimy to robić. Natomiast tak, ma pan rację, YouTube jest w ogóle popularnym źródłem czy informacji, czy inspiracji w okresie świątecznym. W ubiegłym roku Polki i Polacy obejrzeli w sumie ponad 54 miliony godzin treści wideo dotyczących Bożego Narodzenia. I jakie treści oglądamy w święta?
widzimy, że prym, powiedzmy, wiodą, i to jest może słowo nieznane, tak zwane vlogmasy. To jest nazwa, która powstała z połączenia słów vlog i Christmas oczywiście. I to są ogólnie rzecz biorąc takie lifestyle'owe materiały o świętach czy o tematyce świątecznej. One w zeszłym roku były oglądane 88% częściej. Dłużej też je oglądano, więc ewidentnie chcemy być też blisko osób, które jakoś nam doradzają czy pokazują, jak święta mogą wyglądać. Te popularne w ogóle kategorie filmów w święta to są filmy związane z hasłami Wigilia czy zwyczaje świąteczne. To ostatnie wzrosły rok do roku o 300%. Ale oczywiście poza Last Christmas na YouTubie słuchamy też kolęd. I ewidentnie ten trend rośnie rok do roku. W zeszłym roku oglądanie kolęd wzrosło o 22% na YouTubie. No dobrze, a zbliżają się nie tylko święta, ale też nowy rok. Podejmujemy postanowienia noworoczne, których nie dotrzymamy. I czy takie rzeczy też widać w wyszukiwarce? Czyli czy na przykład patrzymy już w grudniu, jak się na przykład odchudzać, albo w jaki sposób rozwijać się intelektualnie od początku stycznia, no bo przecież nie od teraz. Niektórzy mogą mieć postanowienia, na przykład, żeby nie jeść za dużo na święta, natomiast prawda jest taka, że aż tak dużo tego nie widzimy. Może wszyscy powinniśmy kolektywnie jako społeczeństwo się nad tym zastanowić. Takich trendów jeszcze w tym momencie grudnia nie widać. Tak jak pan redaktor powiedział, one z reguły pojawiają się wokół nowego roku, natomiast ponieważ zeszły rok był szczególny, na przykład w zeszłym roku w ogóle częściej szukaliśmy takich haseł jak fitness, bo zamknięci w domach szukaliśmy po prostu takich możliwości czy takich porad w całym roku, więc w tym roku te trendy mogą być o tyle niewidoczne czy o tyle mniej widoczne, że po prostu wzrost zainteresowania obserwowaliśmy w zeszłym roku, a my zawsze porównujemy, jakie są trendy, znaczy o ile procent więcej, więc możliwe, że w tym roku, ponieważ w zeszłym roku się usportowiliśmy i zaczęliśmy się w lockdownie czy po lockdownie odchudzać i dbać o swoje zdrowie, tak te trendy mogą być mniej widoczne w tym roku, natomiast pewnie trochę więcej zobaczymy na początku stycznia, jak te trendy, czy jak te, nazwijmy to, może nie zwyczaje, ale jak te postanowienia w tym roku będą wyglądały. Jeszcze takich rzeczy nie widać. Chyba jeszcze wciąż jesteśmy bardziej skoncentrowani na święta. A to już tak na koniec. Jestem ciekaw, o czym w okresie takim świąteczno-noworocznym myśleć nie chcemy, czyli jakie tematy popularne przez cały rok w tym czasie są wyszukiwane znacznie rzadziej. O, to jest trudne pytanie w tym sensie, że naprawdę wiele rzeczy na przestrzeni roku wzrasta czy spada. Na pewno mniej myślimy o chodzeniu do kina, częściej o oglądaniu filmów w domu, więc wiadomo, że zyskują filmy tradycyjnie świąteczne, a mniej te popularne, na które możemy chodzić do kina. Częściej wyszukujemy przepisy świąteczne, w związku z tym mniej szukamy innych informacji o jedzeniu. Czy tak jak rozmawialiśmy przed chwilą o na przykład siłowni i innych rzeczach, więc tych trendów jest bardzo dużo, które spadają. My oprócz tego podsumowujemy rok w wyszukiwarce, mówiąc o tym, co na przestrzeni całego roku wyszukiwaliśmy. No i tam są takie rzeczy, które myślę, że w trakcie świąt akurat nie zyskują aż tak bardzo na popularności, ale w ciągu roku są na pewno popularne, takie jak koncerty, takie jak chociażby hasła związane z zapisywaniem się na szczepienia, z na przykład też pytaniami, które pojawiają się w popularnych teleturniejach. Na pewno mniej tego wyszukujemy w trakcie świąt i skupiamy się bardziej na tym właśnie, jakie ozdoby świąteczne, bo to też bardzo popularna kategoria w tym roku, jak znaleźć przepisy na potrawy. I generalnie jak my, czyli Polki i Polacy, robimy święta, to koncentrujemy się na nich w 100%, a mniej na tych wszystkich rzeczach, które w ciągu roku nas poruszały, nas inspirowały, nas ekscytowały czy nas smuciły. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Adam Malczak z Google Polska. Bardzo dziękuję.